Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi, te kilka dni, kiedy jestem w kraju, oczywiście mamy jeszcze żywo w naszej pamięci koniec tego roku 2017 i początek, jaki wspólnie przeżywaliśmy w Kalwarii Zebrzydowskiej. Było to naprawdę piękne, rodzinne spotkanie. Wielu bardzo dziękuję za to spotkanie. Również muszę powiedzieć, że sam go mocno przeżyłem, bo poczuliśmy się jak jedna rodzina i tak myślę, taką rodziną jesteśmy, dlatego bardzo serdecznie pozdrawiam Was wszystkich w Polsce i nie tylko, poza granicami. Nasze domy modlitwy, gdzie są też Polacy, którzy są również w Stanach Zjednoczonych. Pozdrawiam ich bardzo serdecznie w Niemczech, w innych krajach. Kochani moi, więc rozpoczęliśmy kolejny rok, który każdy zapewne pytał będzie siebie, jaki ten rok będzie. Odpowiedzi nie znajdziemy, żadnej odpowiedzi. Jedyna odpowiedź jest, będzie on dobry, gdy będziemy z Jezusem Chrystusem. Zapewne już mogliście zobaczyć dzisiaj rano na naszym portalu, skąd ta katecheza z Leżańska. Leżańsk, wiecie, te piękne sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia. Tutaj są ojcowie Bernardyni i cieszę się, że mogłem przybyć do Leżańska z Kalwarii Zebrzydowskiej, jakby tak można by powiedzieć, z ojcami franciszkaninami, i to właśnie w tym dniu, kiedy wszyscy mogliśmy do południa czy wziąć udział, czy też zobaczyć w jakimś mieście, bo przecież przez te większe miasta Polski przeszły piękne korowody Trzech Króli. To ta piękna tradycja w Polsce tak się rozwinęła, nie ma tego w Italii, ale w Polsce. Natomiast na placu Świętego Piotra w Rzymie oczywiście jest ten moment o 12, kiedy był Anioł Pański, również też trzej królowie przybyli na plac Świętego Piotra, jak każdego roku. Natomiast w Polsce ta tradycja tak ożyła i ona sprawiła, że wielu się angażuje, no i każdy przeżywa to święto złożenia tego omaggio, czyli hołdu Dzieciątku Jezus przez trzej królowie, monarchowie, gdzie spiesznie dążycie, idziemy, szukamy Jezusa i odnaleźli. Ci, którzy mają pieniądze, władzę, którzy, można by powiedzieć, mają wszystko, ale wiedzieli, że muszą odnaleźć tego, który im to wszystko ofiarował. Tak, my tak czasem, kochani moi, wydaje nam się, mamy tyle rzeczy i myślimy, to nasze. Ale przecież wiemy, że to jest darem, który otrzymujemy od Pana Boga. I właśnie ta refleksja na początku tego roku jest bardzo ważna, by sobie zrozumieć, by pojąć, zobaczyć taką refleksję. Co ja mam w życiu i ile rzeczy zostało mi ofiarowane. A przede wszystkim każdy ten dzień, w którym ja żyję, został mi ofiarowany. To jest największy skarb. Dlatego ja już to, że żyję dzisiaj, muszę klęczyć i bardzo, bardzo czynić głęboki skłon przed Jezusem Chrystusem, mówiąc: Panie, dziękuję Ci za życie, za to, że jestem, za to, że dałeś mi tych, których kocham, że ktoś mnie kocha, za to, że mogę dzisiaj przeżywać te chwile właśnie piękne. W wielu rodzinach przecież jest wiele radości, nie tylko smutek. Oczywiście jest też ból, jest też cierpienie i to towarzyszy każdemu z nas. Ale dzisiaj idziemy do Jezusa Chrystusa, by złożyć Mu hołd. Hołd wdzięczności. Wdzięczności w Italii. Dzisiaj kończy się już ten czas, można by powiedzieć, znaków bożonarodzeniowych również. Bożego Narodzenia. Jak do dzisiaj zapalone lampki na ulicach, gdzieś tam choinki. Od jutra już nie ma nic. Od dzisiejszego dnia koniec. My do 2 lutego jeszcze świętujemy, ale kochani moi, najważniejsze przesłanie: odnaleźć Jezusa Chrystusa. Zobaczcie. I pastuszkowie, oni pierwsi, ci najbiedniejsi, a tym kończącym jakby, zobaczcie, są ci, którzy również przyszli. Najważniejsze, że odnaleźli. Najważniejsze, że przyszli.
Każdy ma swój czas. Każdy ma swój czas, by odnaleźć Jezusa. Nieraz ktoś go odnajduje bardzo szybko. Odnajduje w życiu, idzie za nim, ale są ludzie, którzy potrzebują czasu. Wielu właśnie ludzie, którzy całymi latami nie korzystali z sakramentu pokuty. I nagle coś w nich pękło, coś się stało. Oni wracają. I już się nie liczy ten czas tego, że gdzieś tam trwali. Najważniejsze, że oni odnaleźli Chrystusa. I dlatego mówię do ciebie, który oglądasz tę katechezę, najważniejsze to jest, abyś odnalazł Jezusa. Abyś najważniejsze, byś pomógł drugiemu odnaleźć Jezusa Chrystusa. Kochani moi, jesteśmy tutaj w Leżańsku. Dzisiaj rano o godzinie 9 sprawowałem Eucharystię w tym sanktuarium, właśnie modląc się, prosząc przed wizerunkiem Matki Bożej pocieszenia, bo tu jest obraz Matki Bożej pocieszenia czczony od 1634 roku. Wiemy przecież, że cały ten teren pod tę świątynię ofiarował król Zygmunt III Waza, a później budowany ten klasztor, gdzie opiekę nad nim wzięli, nad tym sanktuarium, ojcowie franciszkanie bernardyni. Zresztą do tego miejsca przybywają licznie pielgrzymki, bardzo licznie przybywają ci, którzy tego pocieszenia potrzebują. Tak, my właśnie i idziemy, odnajdując Jezusa, my Go odnajdujemy, ale by Go odnaleźć, czasami trzeba dla niektórych przejść drogę cierpienia. Zobaczcie. I w cierpieniu odnajdują. Ale w tym cierpieniu sami nie mogą tak trwać, bo oni, gdy już Go odnaleźli, oni potrzebują w tej drodze cierpienia pocieszenia. I my jesteśmy cierpiącymi. Każdy z nas, jak gdybym zapytał dzisiaj ciebie, czy cierpisz, każdy powie, tak, mam swoje cierpienie. Swoje cierpienie moje cierpię duchowo, cierpię fizycznie. Ja potrzebuję Cię, Maryjo. U początku tego roku, w tym moim cierpieniu, tak bardzo Cię potrzebuję, abyś mnie pocieszyła w tej drodze, aby nie utracić Jezusa, aby nie powiedzieć, jak ktoś, też są tacy, którzy mówią, dość mam tego cierpienia, ja wciąż cierpię, zacząłem się modlić, zacząłem chodzić do kościoła i gorzej mi się powodzi niż wcześniej. Mario, przyjdź i pociesz tego człowieka. Prosimy o to dzisiaj szczególnie, więc. Kochani moi, więc jakże bardzo ważne to jest. Do tego sanktuarium, zresztą specjalny program sanktuarium będziemy emitować już jutro, ponieważ nasz pobyt w Leżańsku dzisiaj jest dłuższym pobytem od mszy świętej tutaj sprawowanej. Również jutro będziecie mogli zobaczyć specjalny materiał realizowany przez naszą telewizję w tym sanktuarium, które jest ważne tutaj dla całego Podkarpacia. Przecież wielu tu przybywa, wiemy, że korony na ten wizerunek poświęcił święty Jan Paweł II, ale przecież Matka Boża była dużo wcześniej tutaj koronowana. Koronacja tutaj odbyła się dużo wcześniej, natomiast było też to wydarzenie, które wstrząsnęło całym tym rejonem. Przypomnijmy, że w 1981 roku skradziono koronę z głowy dzieciątka tutaj w tym sanktuarium i później oczywiście fundowano nowe korony. Jakież tutaj były wielkie procesje, kochani moi, jest to odnotowane, że to były tak zwane procesje ekspiacyjne. Wiele procesji, które przepraszało Matkę Bożą, widzicie, no bo człowiek też tutaj wtargnął i sprofanował to miejsce. Dzisiaj my jesteśmy w tym sanktuarium i chcemy Matkę Bożą też przepraszać za te wszelkie profanacje. I tutaj w tej Eucharystii, w tej modlitwie przepraszam za każde zło, które dokonujemy, za to, że czasem my stajemy się źródłem cierpienia dla drugiego. I ten drugi człowiek potrzebuje
tego pocieszenia, bo sam sobie nie może poradzić, kochani moi. My nieraz jakże stajemy, jesteśmy takim źródłem, czasem słowem, zachowaniem, czasami nie zdajemy sobie sprawy. Nasz gest, nasze słowo, które bardzo rani. Jeżeli nie jest to umyślne, no to jeszcze nie ma, też jest złem, ale jeśli jest to już zaplanowane, umyślne, by kogoś rzeczywiście zranić, by kogoś skrzywdzić, to jest właśnie to, czego nie powinno być. Kochani moi, więc na początku tego 2018 roku musimy sobie pewne rzeczy uporządkować. I w tej katechezie nowego roku chcę takie pytanie postawić każdemu z nas i sobie. Co jest najważniejsze w moim życiu? By być na tej drodze świętości, by z niej nie zejść? Jakie muszą być moje nowe decyzje? Ja muszę podjąć jakieś decyzje. Tak jak ktoś u początku roku mówi, będę próbował być lepszym, ale na czym to polega? Lepszym dla drugiego, dla swoich bliskich. Właśnie musisz sobie to uświadomić, być lepszym z twojej strony, to co to znaczy? Albo w tym roku nie będę się obrażać od razu na wszystko i wszystkich. Albo w tym roku nie będę gwiazdożyć. O, właśnie. Nie będę gwiazdożyć, bo są takie gwiazdki, gwiazdożą, że cały czas chcą mieć rację, używają pięknych słów, tutaj pięknych gestów, takie zachowanie, troszkę ekstrawancji, osoby, które chcą zawsze podkreślić swoją ważność, swoją jakąś władzę, wyższość. O właśnie. A dlaczego? Ja nie mogę stać się innym, by być bardziej człowiekiem pokornym, by umieć właśnie też słuchać, by umieć właśnie patrzeć na drugiego przez pryzmat, że ten drugi człowiek może jeszcze do końca nie pojął tego wszystkiego, co ja pojmuję, ale ja pomogę mu swoją dobrocią, miłością. Kochani, jakże wiele. No decyzja też można zrobić sobie taką. Niektórzy, czytałem na Facebooku, że ktoś pisze, wyrzucam z Facebooka osoby te, bo mi przeszkadzają. No tak, z Facebooka można wyrzucić, nie? Ale też można ograniczyć na przykład jakieś tam relacje z ludźmi, którzy na przykład prowadzą cię ku złu, w stronę zła, którzy ci źle życzą. Dowiadujemy się, są takie osoby, które nawet cię spotykają, a potem później wychodzi, że ta osoba ci zło rzeczy, źle życzy. No, nikt nie ma obowiązku być w przyjaźni z wszystkimi i za wszelką cenę. Można nie życzyć komuś źle, błogosławić, ale odsunąć się od tej osoby i modlić się za tę osobę. Dlatego to jest też ważne, żeby taki sobie zobaczyć, taki też zobaczyć kto i jak. Ale też ważnym zadaniem jest, byśmy też umieli pokonywać te uprzedzenia i niechęci, a więc próbować, prawda? Że ja spróbuję raz jeszcze porozmawiać, spróbuję raz jeszcze na nowo zacząć jakąś formę relacji, no ale nigdy tam, gdzie to prowadzi do zła. I to jest tak szalenie ważne, byśmy sobie uświadomili, no ale przede wszystkim też, byśmy sobie podjęli decyzję. No dla tych, którzy mają problem z uczestnictwem w niedzielnej mszy świętej, oczywiście na początku tego roku mówię, że będę się starać, nigdy nie opuścić Cię, Panie. Spotkania z Tobą, jakże to jest bardzo, bardzo ważne. Kochani moi, więc na tym
myślę, kończę tę pierwszą katechezę z tego sanktuarium. Zapraszam Was, jak mówiłem, jutro również na specjalny materiał tu z sanktuarium w Leżańsku. Chciałbym jednocześnie też obiecać Wam modlitwę w poniedziałek. Będziemy mieć też tutaj spotkanie modlitewne niedaleko właśnie Dębicy. Będziemy mieć również modlitwę razem właśnie przez stawiennictwo świętego ojca Szarbela, też w sanktuarium maryjnym, tym razem u ojców karmelitów. Kochani moi, jakże dlatego serdecznie Was proszę, abyśmy byli w takiej jedności modlitewnej i też będziemy się modlić, zwłaszcza za chorych i cierpiących. Dziękuję za wszelką pomoc z Waszej strony, którą wspieracie zawsze. No i w tym roku też bardzo Was proszę, pomagajcie nam właśnie, byśmy mogli utrzymać tę naszą misję, również i Szarbel Telewizji. Wiele ciekawych programów będzie kolejnych, próbujemy zrealizować, tylko proszę Was, abyście każdego miesiąca wsparli nas, nawet drobną ofiarą, najmniejszą, ale by to wsparcie było, ponieważ no, nie jestem w stanie utrzymać tego w żaden inny sposób, jak tylko przez Waszą życzliwość, pomoc, za co Wam składam Bóg zapłać. I tutaj też w Leżańsku, gdzie jestem, Matce Bożej, polecam Was każdego. Niech Bóg Wam błogosławi, więc na kolejną katechezę zapraszam Was już za tydzień, tak jak każdego tygodnia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.